Cześć, tu Dominika. Zapraszam Cię na nowy odcinek podcastu Ważne. Rozmawiam w nim o problemach społecznych, emocjach, ludziach i ich historiach. Moi rozmówcy i rozmówczynie wyjaśniają nam wszystko od początku i prowadzą nas za rękę nawet przez najbardziej zagmatwane zagadnienia. Podcast Ważne istnieje dzięki patronom. Jeśli chcesz do nich dołączyć, zajrzyj na portal Patronite. Za jego pośrednictwem możesz mnie wesprzeć. Jest taka grupa, która od 24 lutego stała się jedną z ważniejszych na polskim Facebooku. Znalazło się na niej 35 tysięcy osób, które swoje mieszkania, domy i pokoje postanowiły udostępnić osobom uciekającym przed wojną. Właściwie od samego początku tego etapu wojny w Ukrainie, na dworcach w największych miastach pojawiało się coraz więcej ludzi, którzy na już potrzebowali miejsc, gdzie mogliby się zatrzymać. Jedną z osób, które stoją za całym tym niesamowitym przedsięwzięciem wspierającym w znalezieniu noclegu, czyli za grupą zasoby, jest Zofia Jeworowska. Zofia zgodziła się zrobić razem ze mną taką. Nie, że analizę, ale może retrospekcję tego, co działo się w zasobach do zakończenia akcji. Jak to w ogóle możliwe, że udało się do wspólnego działania zmotywować tyle osób? Jak udało się to organizacyjnie ogarnąć? I jak w ogóle Zofia wspomina ten okres wielkiej mobilizacji wokół osób pojawiających się codziennie na dworcach, z których każda przyjechała z własną, w ostatnim czasie, szczególnie trudną historią? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania. Gdybyśmy miały opowiedzieć o początkach grupy zasoby, to gdzie byłby ten moment, gdzie wszystko się zaczęło? Jakbyś go umiejscowiła? 24 lutego, w pierwszy dzień yy, wojny. Po prostu jakoś momentalnie miałam poczucie, że trzeba coś przedsięwziąć, ale jeszcze nie wiadomo za bardzo co, ale coś na pewno trzeba będzie. W związku z tym założyłam na Facebooku grupę, którą nazwałam Zasoby. Y, dość ogólnie, żeby pomieścić w niej wszelakie zasoby, które mogą mieć wszyscy krewni i znajomi, czyli łóżka, transport, jedzenie, pomoc medyczna, no cokolwiek, co mogłoby się potencjalnie przydać w dobie kryzysu w związku z przyjazdem osób z Ukrainy do, do Polski, to pomyślałam, że będziemy tam gromadzić, no ale bardzo szybko się okazało, że te noclegi to jest jakaś taka najbardziej paląca potrzeba, ale też taka namacalna, ale też taka możliwa do zaspokojenia. No i no jakoś tak to wszystko się spontanicznie zaczęło klarować, właściwie w ciągu jednego dnia. Czemu poczułeś, że musisz to zrobić? W sensie, jakby wiesz, spektrum różnych działań jest szerokie. Mogłaś po prostu zagłębić się na przykład w newsy i po prostu zostać w domu, a zdecydować inaczej. To, to jest trochę moja reakcja na bezradność i stres przedsięwziąć coś, zrobić coś, żeby odzyskać jakiś minimum kontroli nad sytuacją ale też no, no ja od, od lat pracuję z organizacjami pozarządowymi, więc jest mi to bliskie. A zresztą ten temat noclegowy to już w ogóle, bo kilka lat temu na fali kryzysu uchodźczego związanego z wojną z Syrii zakładałam w Polsce tą inicjatywę Refugees Welcome Polska, którą potem wcieliła Fundacja Ocalenie, z którą też tym razem pracowaliśmy, więc w ogóle ten temat zakwaterowania był dla mnie jakiś taki naturalny. To wszystko jest efekt naprawdę jakby wielkiego spontanu, uporządkowanego gdzieś tam i wsadzonego weksele. To, to, to też jest jakiś taki wynik moich doświadczeń właśnie w NGOsach i w koordynowaniu projektów, że wszystkie takie zrywy pomocowe są bardzo wartościowe, ale jeżeli ich się nie uporządkuje, to strasznie dużo zasobów i energii się marnuje. Więc od początku miałam takie poczucie, że dobra, wsadzimy wszystko w arkusze Excelowskie, będziemy wiedzieć dokładnie, czego ile jest, skąd to można odebrać, gdzie to się znajduje, jaki to ma adres. I tak bardzo szybko zaczął powstawać ten noclegowy Excel. Myśmy już 25 lutego mieli kilkaset ofert schronienia, więc jak jechaliśmy 25 lutego na dworzec po raz pierwszy, to już mieliśmy gdzie kwaterować ludzi. To działo się tak szybko, więc jakoś mam potrzebę taką uporządkowania jakby tej właśnie chronologii. Okej, okay, jest 24, myślisz sobie, dobra, trzeba coś zrobić. Tak, I co to się w... wydarzyło właściwie? <laughs> Poszłam do pracy 24 o godzinie chyba 12. Pomyślałam sobie: Nie, no dobra, zakładam grupę, zobaczymy co z tego wyjdzie. Nic nie, nie zaszkodzi założyć. Założyłam, nazwałam, opisałam, zaczęłam w to powoli wciągać ludzi. 25. już był jakiś materiał do pracy w postaci zgłoszonych do nas pokoi noclegowych, miejsc. I spotkaliśmy się w takim gronie Kasia Kunda, Magda Angulska, Justyna Fogler i Jendrek Malko. I zaczęliśmy kminić, co dalej z tym zrobić. Jak dalej to początkować, jak dalej to puszczać w świat, ale no nie, nie, w ogóle nie spodziewaliśmy się, że to się rozrośnie do takich rozmiarów oczywiście, ale dostaliśmy jakiś cynk. Wtedy, że właśnie na dworzec zachodni wjechała grupa osób z Ukrainy, która nie za bardzo wie, co się dzieje, gdzie iść, co zrobić. Pojechaliśmy na dworzec z tłumaczką ukraińską, stanęliśmy na środku dworca, krzyknęliśmy, kto potrzebuje miejsca do spania. Tłumaczka to wszystko tłumaczyła na ukraiński, i tak to się zaczęło. Najpierw podeszły w ogóle dwie bardzo przedsiębiorcze panie, które powiedziały, że mają o 5 rano samolot z Gdańska gdzieś do Skandynawii i nie wiedzą, jak się tam dostać, więc żeśmy ogarnęli jeszcze na początku takim rzutem, właśnie zasobowym, ogólnym transport dla kilku osób do, do Gdańska, darmowy. Po prostu przyjechało dwóch wolontariuszy, wsadziło ich w samochód i zawiozło do Gdańska. I zakwaterowaliśmy tam około 20 osób wtedy już. Mhm. I to jakoś tak zaczęło działać. Jak dużo osób właśnie wtedy było na dworcu, kiedy przyjechaliście? W sensie to było tak, że te osoby, które zgromadziliście wtedy na grupie, były wystarczające? Czy na początku to było wiesz, pięć osób, a potem pięćdziesiąt? Jak to sobie wyobrazić? Wtedy na dworcu było około 50 osób. Ale to był taki moment, gdzie. Wolontariusze nie byli oznakowani. My przyjechaliśmy tak, jak żeśmy się rano ubrali, tak przyjechaliśmy. Jak ludzie zaczęli widzieć, że my bardzo prężnie działamy, że jesteśmy mili i w porządku, na, na początku po prostu też tłumaczyliśmy ludziom, kim jesteśmy, że jesteśmy oddolną inicjatywą, że jesteśmy grupą przyjaciół, która się skrzyknęła, żeby pomagać, że te domy są zaufane, że to są ludzie, których znamy, że przyjadą odebrać was na dworzec, więc ich poznacie, nie będziecie musieli jechać tam, gdzie nie chcecie jechać, bo czujecie się z tym nie swoją. No to ludzie zaczęli się z tym rzeczywiście jakoś jakoś oswajać, no ale te pierwsze dni na dworcu no to to jest taki konglomerat nieoznakowanych wolontariuszy, jakichś ludzi dobrej woli, którzy przyjechali, coś co robić, ale nie za bardzo wiedzą co. I rosnący napływ przyjeżdżających uchodźców i uchodźczyń, z czego właśnie ten pierwszy dzień to tak było z 50 osób, a to zaczęło się rozrastać w monstrualnym tempie. Tam już kolejne dni to było około setki osób, a potem 200, 300, 400 i nagle cały dworzec był po prostu pękał w szwach. No, tam, tam, ten dworzec zachodni zresztą jest taki, no najmniej mniej przyjazny ze wszystkich dworców. Jest tam smutno i ciemno i kibel kosztował 3 zł od osoby przez pierwsze dwa tygodnie, co było skandalem, więc tam po prostu... Na toalecie się dworzec dorobił nieźle, ale no, był tam jakby taki... Taka aura nieprzyjazna. Tam jest dosyć brudno. Ten dworzec jest taki trochę... Jakby wyautowany z tej komunikacji miejskiej, jest w takim industrialnym położeniu koło tego Blue City i tak dalej. Tam było naprawdę, naprawdę nieprzyjemnie. I jak było tam kilkaset osób, które śpią na podłodze, no to rzeczywiście ta praca na dworcu wtedy była ciężka. A potem ta liczba przyjeżdżających osób zaczęła maleć i to był też między innymi impuls do tego, żeby zacząć się zwijać. Mhm. Najmniej istotny, ale, ale jednak. Prowadziliśmy statystyki, kiedy mieliśmy najwięcej zgłoszeń, kiedy najwięcej osób nam się udało zakwaterować. I to był właśnie początek drugiego tygodnia marca, tam siódmy, ósmy, dziewiąty. Kwaterowaliśmy wtedy ponad 350 osób dziennie. Pamiętam, jak byłam na dworcu wschodnim, i tam w momencie, kiedy miał przyjechać pociąg, to. Następowało takie poruszenie wśród wolontariuszy, że właśnie zaraz przyjedzie pełen pociąg i trochę takie, nie wiem, przegrupowanie. Nie wiem, czy można to tak nazwać. Czy u Was było podobnie, że rzeczywiście były takie momenty, że okej, okay, dobra, wszystkie ręce na pokład? Tak, absolutnie. Dlatego też te zmiany nasze trwały do późnych godzin nocnych i dlatego też się pojawiła instytucja Facebookowych Blastów na naszej grupie, czyli takiej nocnej mobilizacji. No bo myśmy właśnie wjeżdżał pociąg i nagle pojawiało się kilkaset osób na dworcu część z nich wiedziała co robić gdzie się kierować albo ktoś po nich przyjeżdżał no ale z nami zostawało te kilkaset osób które nie wiedzą gdzie mają iść spać i gdzie się kierować. A o godzinie dwunastej, drugiej w nocy już jest bardzo ciężko, zwłaszcza w ciągu tygodnia, znajdywać pomoc. W związku z tym ogłaszaliśmy na Facebooku dobra, do ko kogo możemy męczyć telefonami do piątej rano. Oh, wow. I zgłaszało się bardzo dużo osób, które były w takiej gotowości, że idę spać, ale telefon mam włączony, możecie dzwonić o każdej porze, ja wstanę, przyjadę na dworzec, odbiorę kogoś. Więc poruszenie było w naszym gronie, ale było też poruszenie w gronie gospodarzy i gospodyń, którzy właśnie byli w takim pogotowiu i myśmy z nimi utrzymywali kontakt na tej naszej grupie facebookowej, żeby właśnie jakoś tak ten entuzjazm dalej podbudowywać i codziennie pytaliśmy się, kto jest gotowy dzisiaj odebrać kogoś o późnej godzinie. Wtedy, kiedy jeszcze mieliśmy zmiany do późnych godzin, bo około 10 marca czy 14, no w każdym razie na te ostatnie dwa tygodnie już mieliśmy zmiany do 22, właśnie dlatego, że ten ruch już trochę zmalał, To poruszenie nie było już poruszeniem. Ten ruch, jakby ludzi na dworcu był taki dosyć spokojny i stabilny. Więc wtedy pracowaliśmy tylko do 20. Przyjmowaliśmy zgłoszenia na noclegi do 22. i o 23 właściwie już. Wszystko było ogarnięte. Pamiętam, jak wstawałam rano, bo ja raczej właśnie wstawałam tak o 6, 7, i widziałam na grupie, że właśnie był blast, i tam 100 komentarzy chyba. Po prostu byłam pod wrażeniem, że wiesz, jakby wszyscy już chyba trochę czekali na to hasło, blast i że wiedzieli, że się pojawi, i po prostu była bardzo duża mobilizacja. To się niesamowicie obserwowało. No tak, tak, jakoś w ogóle mi wszystkim mi i też zespołowi jakoś brakuje tej blastowej energii wieczornej, że to rzeczywiście że był taki jakiś miły moment dla wszystkich. Ale też myślę, że no, między innymi blasty, ale też w ogóle jakby kształt tych zasobowych działań był bardzo inkluzywny dla gospodarzy i gospodyń, to znaczy że tą naszą zasobową wspólnotą nie tylko byli wolontariusze i wolontariuszki, którzy pracowali z nami codziennie na zmianach, ale że stworzyliśmy taką platformę też dla tych ludzi, którzy przyjmowali kogoś pod swój dach, do tego, żeby czuli się włączeni w ten proces że właśnie przez to, że były blasty, że odpisywaliśmy naprawdę wszystkie komentarze, że te osoby przyjeżdżały na dworzec, że dzwoniliśmy do nich i bezpośrednio z nimi rozmawialiśmy przez telefon, zanim u kogoś u nich kwaterowaliśmy. Często byliśmy z nimi w kontakcie też później. a Jeżeli działy się jakieś kryzysowe sytuacje, to byliśmy na posterunku. I myślę, że to spowodowało, że ludzie, którzy byli na grupie naszej facebookowej, poczuli, że to jest właśnie, że te 35 tysięcy osób, że to jest społeczność, że wszyscy się składają na te działania, że to nie jest tak, że my wykorzystujemy ich jako jakieś narzędzie, tylko że to jest naprawdę taki zbiorczy wysiłek. No kurczę, dbanie też o drugą stronę to brzmi jak mega czasochłonna sprawa, nie? No bo z jednej strony starasz się zadbać o osoby, które przyjeżdżają, a z drugiej strony jeszcze masz jakby... Te osoby razy dwa, jeszcze tak. po drugiej stronie. Nie. To znaczy, no, chciałabym, myślę, że wszyscy byśmy chcieli, żeby to dbanie o drugą stronę było bardziej kompleksowe. Myśmy zastrzegli sobie, że ten proces wygląda tak, że my kogoś, jakby kwaterujemy osoby z Ukrainy u Polek i Polaków i trochę... To, co się wydarzy dalej jest już po waszej stronie, nie? bo my nie mamy możliwości przerobowych i nie mamy też kompetencji do tego, żeby na przykład udzielać wsparcia psychologicznego przyjezdnym, wsparcia kierować do odpowiednich miejsc, gdzie jest wsparcie medyczne. Myśmy i tak trochę to robili, w się sensie, trochę byliśmy takim hubem do gromadzenia, informacji właśnie, gdzie z czym dalej iść. Tą potrzebą, na którą odpowiadaliśmy, to była potrzeba wsparcia psychologicznego dla gospodyni i gospodarzy. Mieliśmy infolinię, na którą codziennie można było dzwonić do terapeutek naszych i pogadać z nimi o swoich bolączkach związanych z tym, że nagle w domu ma się kogoś albo kilka osób i głównym na przykład problemem było to, że osoby miały zostać pięć dni, a są już u mnie w domu trzy tygodnie i co mam z tym zrobić? Nie czuję się z tym komfortowo. Myślę, że dużo ludzi nie zdawało sobie sprawy z tego, jakie to będzie dla nich też emocjonalne obciążenie, stąd to wsparcie psychologiczne, no i, i takie wsparcie informacyjne, żeśmy rzeczywiście dużo informacji wrzucali na, na, na grupę takich właśnie, gdzie są różne inne zasoby, po które warto sięgnąć, i staraliśmy się w miarę możliwości indywidualnie w komentarzach, w wiadomościach przekierowywać do odpowiednich organizacji, które się zajmują tematem, z którym akurat ktoś miał problem. Pomyślałam sobie, że chyba może być trudno jakoś samemu poradzić sobie z tym, że zobowiązałam, zobowiązałam się do tego, że przyjmę kogoś i minęły tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie i jest mi może z tym ciężko. Myślę sobie, że super, że, że to wsparcie psychologiczne powstało, to nawet samemu z takimi myślami chyba trudno wytrzymać, więc jakoś no tak, widzę tutaj no, potrzebę. Jakby jest dużo sytuacji, takich kryzysów codziennych. Które się ma, kiedy się ma nagle obcych współlokatorów w domu, którzy jeszcze są w kryzysie, w związku z tym chce się być wobec nich jakoś szczególnie delikatnym. Na przykład dużym kłopotem było też to, że ludzie oferują strasznie dużo, a osoby z Ukrainy nie chcą tego brać. Znaczy, ja im proponuję tablet, te, komputer, im kupiłem ubrania, chcę ich zabrać do restauracji, wow. chcę, załatwiłem im szkołę, pracę, coś tam, coś tam a, a oni jakoś tak nie do końca chcą to przyjmować. No, ale to jest gdzieś tam zrozumiałe, bo takie zalewanie też pomocą i propozycjami odbiera ludziom sprawczość i powoduje, że czują się mniej samodzielni, albo bardzo ich to krępuje, nie chcą się narzucać, ale często też nie są w ogóle gotowi na to, żeby móc trawić te rzeczy, które są im oferowane, bo potrzebują kilku dni po prostu takiego totalnego wyciszenia. Braku jakichkolwiek bodźców, nie są jeszcze gotowi na to, żeby wyjść na pizzę z rodziną która ich przyjmuje do domu, nie? Chociaż wydawałoby się, że to jest super. Oczywiście znaczy, w większości, to, to, większość w ogóle tych wszystkich naszych zakwaterowań przebiegła jakoś tak mega bezproblemowo. I w ogóle nie mieliśmy takich większych kryzysów. Mieliśmy ze trzy może takie podbramkowe sytuacje, ale wciąż nie wiązały się one z sytuacją zagrożenia życia lub mienia dla, dla kogokolwiek. Z mojej perspektywy, jako osoby, która obserwowała po prostu, to znaczy też um, miałyśmy gościnie, ale ona była długoterminowo, więc jakby też w tym życiu grupy zasoby tak intensywnie nie brałam udziału. Nie miałam możliwości, żeby przyjmować osoby jakoś tak krótkoterminowo i przyjąć ich więcej, więc dla mnie jako obserwatorki z zewnątrz to wyglądało tak, że macie super wszystko pod kontrolą. Tak totalnie panujecie nad sytuacją. Miałam poczucie, że tutaj wszystko działa jak w zegarku. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Perspektywę. Trochę tak. Naprawdę tak no, wam się to udało? Myśmy... Ekstra. To jest niesamowita zasługa zupełnie niezwykłych, ogarniętych ludzi. Znaczy po prostu udało nam się zgromadzić zespół takich ogarniaczy, że w ogóle bez zająknięcia się wszyscy robili swoją robotę i to jest naprawdę taki niesamowicie zbiorczy wysiłek. I trochę każdy działał w obrębie tego, co było dla niego komfortowe i w obrębie swoich kompetencji. Ponieważ mieliśmy zmiany zdalne i terenowe, czyli zmiany w terenie pracowały na dworcu zachodnim, a zmiany zdalne pracowały w biurze, w takim powiedzmy call center, dzwoniąc do gospodarzy i gospodyń odpowiadając na te zgłoszenia, które pojawiają się na dworcu, no to jeżeli dla kogoś dworzec był zbyt obciążający emocjonalnie, no to pracował na zdalce. Jeżeli zdalka dla kogoś była nużąca i męcząca, to pracował w terenie. Jeżeli ktoś nie miał tyle czasu, żeby być regularnie na dwóch, trzech zmianach w tygodniu, to się dołączał do grupy transportowej i jeździł rozwożąc osoby z Ukrainy do swoich domów, co też jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem, ale może być bardziej punktowym działaniem. Więc jakoś tak... Każdy znalazł, przez to, że te działania były dość różne, były takie podgrupy, powiedzmy, wolontariackie, no to każdy mógł znaleźć dla siebie miejsce, które sprawiało mu przyjemność, no może nie przyjemność, ale dawało mu jakąś gratyfikację za ten wysiłek i która była na miarę jego, jego możliwości. Nie? Ale tak, myśmy, myśmy rzeczywiście bardzo dobrze byli zorganizowani. I ogromnym wsparciem w tym był Tadek Teleżyński, który stworzył z chłopakami jeszcze w sw swoimi z zespołu nasz software, na którym działaliśmy, który pomagał nam łączyć Ukraińców i Ukraińki z Polkami i Polakami. Także mieliśmy wszystkie dane w jednym miejscu, wiedzieliśmy co się dzieje z tymi osobami, czy potrzebują transportu czy nie, czy mają alergię czy nie, czy mogą spać z psami, czy przyjechali z papugą, kotem lub świnką morską. Ile jest osób, jakie mają plany dalej i w związku z tym wtedy mogliśmy bardzo adekwatnie łączyć z ludźmi te osoby. No i to powstało w ogóle po pierwszym tygodniu działań. Ja jakoś tak wam amoku y, trwania tego całego procesu nie zdawałam sobie sprawy z tego, bo ten ostatni miesiąc to naprawdę rozciągnął się. Do, to, my przynajmniej mieliśmy wrażenie, że to pół roku już trwa ten konflikt, jak kończyliśmy, bo się tyle wydarzyło i to było tak intensywne. I myśmy już po tygodniu mieli tą aplikację. Ja nie wiem, jak to się stało. Ale no to jest jakaś niesamowita sprawczość tych wszystkich osób w tym procesie po prostu. I to rzeczywiście bardzo usprawniło też nasze działania. W pierwszym tygodniu pracowaliśmy na arkuszach Excelowskich i tam wszystko też było w miarę uporządkowane, ale bardziej czasochłonne. A to zautomatyzowało różne rzeczy. Pozwoliło nam też porządkować bazę danych gospodyni gospodarzy, bo myśmy tam mieli 6 tysięcy rekordów. Czyli 6 tysięcy osób zgłosiło, że tak, ma miejsce tak. u siebie. I przeglądanie tego, każde zgłoszenie po kolei, żeby znaleźć kogoś adekwatnego, to było dosyć męczące, więc mieliśmy system filtrowania tych zgłoszeń oznaczaliśmy, mieliśmy swój system takich emotikonkowych oznaczeń. Mieliśmy na przykład wisienkę, która oznaczała nocleg, który jest szczególnie sprawdzony i, i wiemy, że to są super ludzie, bo ich znamy osobiście, bo zakwaterowaliśmy już kogoś u nich i to się bardzo sprawdziło, więc to były nasze wisienki. Mieliśmy żółwie, które były oznaczeniem długodystansowych noclegów na miesiąc lub dłużej. Więc mieliśmy cały jakby taki system oznakowań, który pozwalał nam lepiej filtrować te zgłoszenia i dosyć sprawnie działać. I mieliśmy Hoty, yy, oznaczone płomieniem, to były osoby właśnie z blasta. Więc jak wypuszczaliśmy blast, to osoby z komentarzy, które pisały, że dzisiaj mogą kogoś przyjąć, oznaczaliśmy płomyczkiem Hotem w naszej bazie, i wtedy zespół zdalny, który dzwonił do gospodarzy, wiedział, że do tych osób należy dzwonić w pierwszej kolejności. Zamiast przegrzebywać się przez kilka tysięcy rekordów, no to wiedzą, że te 50 osób jest gotowych przyjąć kogoś na dziś. Codziennie wprowadzaliśmy jakieś aktualizacje do tego systemu, żeby działał on jak najsprawniej. No i to po prostu dzieło, tatka, jest dziełem wielkim. Zastanawiam się, co by było, gdyby nie to, gdyby nie ta apka. Po prostu. No byłby bałagan trochę. Dalibyśmy radę, ale prędzej czy później by się zaczął robić z tego coraz większy bałagan. Ta apka też pozwoliła nam prowadzić statystyki. I śledzić to, jak zmienia się ta dynamika przyjezdnych i ilości zgłoszeń do programu mieszkań i pokoi. I widać było, że no z biegiem czasu zarówno ilość przyjezdnych, jak i ilość oferujących wsparcie maleje. A ponieważ dużą część naszych zasobów mieszkaniowych już wykorzystaliśmy, plus osoby, które myślały, że przyjmą kogoś na 5 dni. Jeszcze kogoś mają, bo się osoby zasiedziały, bo nie wiedzą, co dalej, albo dalej czekają na wizę, no to bardzo się zaczęła kurczyć ta pula mieszkań, z których możemy korzystać. No i wtedy podjęliśmy też decyzję, że, że kończymy. Trudno teraz znaleźć miejsce w Warszawie? Bardzo. Bardzo trudno. Myślę, że Polakom jest ciężko znaleźć miejsce w Warszawie obecnie. Myśmy też skończyli właśnie trochę dlatego, że ta Warszawa się nasyciła, i w związku z tym było coraz mniej zgłoszeń do naszego programu. I też zmienił się jakby profil osób przyjezdnych. Znaczy, wciąż było trochę osób, które przyjeżdżają na tranzyt, bo jadą gdzieś dalej, bo też na przykład mają już świadomość tego, że w Warszawie raczej już nic nie znajdą, ale zaczęliśmy mieć coraz więcej zgłoszeń od osób, które nie wiedzą co dalej, chcą przeczekać tutaj do końca wojny i wrócić do Ukrainy, więc nie chcą wyjeżdżać nigdzie daleko. Nie chcą przechodzić całej tej procedury azylowej za granicą, na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie poza Unią, to jest już dla nich jeszcze trudniejsze. W związku z tym chcą zostać w Polsce, ale właściwie nie mają. Do do końca planu, jak to będzie dalej wyglądać, no bo nikt nie wie, jak to będzie dalej wyglądać. I my już straciliśmy możliwość kwaterowania takich osób w Warszawie i w okolicach. Mieliśmy taki plan, żeby się poszerzyć, może o łódź, może o całe Mazowsze, ale wtedy z kolei byśmy stracili ten taki komponent bezpieczeństwa. To znaczy nie mielibyśmy możliwości sprawdzania ani jak. Mieszkań, do których zawozimy ludzi, nie mielibyśmy bezpośredniego fizycznego kontaktu z, z gospodarzami, którzy przyjeżdżają na dworzec, więc mieliśmy poczucie, że po prostu ta nasza formuła się gdzieś tam wyczerpuje i przestaje odpowiadać na tą potrzebę, która jest najbardziej paląca, czyli długodystansowe mieszkania, których w Warszawie nie ma. Spodziewałaś się tego, że to tak szybko jakoś się nasyci? W ogóle o tym nie myślałam. To było doraźne działanie, które było bardzo szybką reakcją na szybko powstałą potrzebę. I dopiero rzeczywiście jakoś tak w połowie marca zaczęliśmy widzieć, że też to nasze działanie musi mieć jakiś deadline, żebyśmy my się nie wykończyli psychicznie i fizycznie. Bo większość z nas robi na co dzień inne rzeczy. Część naszego zespołu wzięła L4 i różne urlopy, żeby móc działać. I żeby w ogóle też jakoś móc wytrzymać z, ze sobą jakoś w tym kryzysie, dać sobie jakąś taką przestrzeń do odpoczynku w ogóle i, i skumania, co się dzieje. Więc nie dość, że na przykład brali L4, bo nie dawali rady, no to jeszcze potem się nie nadobrali, no ja muszę się wrzucić w jakieś działanie. Nie? Więc jakby wszyscy byli trochę w takim amoku tych społecznych, oddolnych działań, ale widać było, że ludzie się robią coraz bardziej wykończeni i zestresowani i muszą zadbać o siebie po prostu w tym wszystkim. W związku z tym mieliśmy takie poczucie, że deadline do końca marca też spowoduje, że te działania do samego końca będą efektywne. Że będziemy działać sprawnie, a takie poczucie bezkresu, że nie wiadomo, ile to potrwa, jak długo my będziemy musieli w tym być, jak długo będziemy musieli robić wyrzeczenia w życiu codziennym, prywatnym, zawodowym, żeby to dalej ciągnąć, że ta niewiadoma zwiększa ten poziom stresu i niepewności. Więc ten deadline dla nas miał funkcję taką wewnętrzną, żeby po prostu działać sprawnie do samego końca, nie rozwlekać tego w czasie, zminimalizować ilość napięć. Myśmy byli w tym samym miejscu na dworcu codziennie od 17. Mieliśmy trzy stoły, dziesięć krzeseł, oznakowanie, logotyp powieszony na szybce kiosku orange, naklejki, kamizelki z naszym logo, więc dosyć łatwo było nas znaleźć. I w pewnym momencie też. Mam wrażenie, że jak już tak poszła fama, że my tam jesteśmy i tam ogarniamy noclegi, więc już o 17 było do nas w kolejce kilka osób zazwyczaj, które już czekały, aż po prostu się otworzymy, więc mieliśmy to nasze stałe stanowisko, bardzo dobrze oznakowane mieliśmy krzykaczkę, przez którą wzywaliśmy osoby, po które na przykład już ktoś przyjechał na dworzec, a które gdzieś znikały. Mieliśmy jakby taką całą w ogóle grupę tak zwanych łączników, czyli wolontariuszy, którzy właśnie zajmują się tym, żeby albo przytrzymać te osoby z Ukrainy gdzieś blisko naszego stanowiska, bo zaraz ktoś po nie przyjedzie, albo już jadą, bo jest grupa transportowa już czeka kierowca, który może ich zawieźć do ich domu, albo te osoby by do nich dzwoniły, albo szukały ich w przestrzeni dworca. A jeżeli chodzi o rejestrację, no to rejestrowały osoby z Ukrainy, osoby z Ukrainy, ale też z Białorusi i z Rosji. Mieliśmy dużo wolontariuszy z Białorusi i z Rosji. Mieliśmy taki mieszany skład rosyjsko i ukraińsko co było strasznie fajne. No więc tak, była, była taka trochę taśmowa produkcja, powiedzmy, <laughs> że najpierw właśnie była rejestracja, po rejestracji zgłoszenie przejmowała ekipa na zdalnym w biurze, szukając odpowiedniego gospodarza do osoby z z jednego zgłoszenia, jak już ten gospodarz został znaleziony, to sprawę przejmował łącznik, załatwiał transport, szukał tych osób, przyprowadzał, odprowadzał i tak to wszystko się toczyło. Jestem po prostu pod wrażeniem tego, jak to wszystko udało wam się spiąć. Ale to chyba jest kwestia tego, że też będąc na wielu grupach, trochę miałam poczucie takiego chaosu, nie? Że będąc na grupie dotyczącej, nie wiem, tego obszaru, tego obszaru, tego obszaru, tego obszaru, e, tutaj osoby pomagające w jednym miejscu, w drugim jakoś e, i, i natłok tych informacji. Miałam poczucie takiego, że nikt nic nie ogarnia. Nie wiadomo, czy potrzebne są naleśniki czy mydła. Tak, no myśmy też tą grupę zamknęli... Grupę na fejsie koordynowali tylko admini. Ja i kilka dziewczyn, i to pozwoliło nam uniknąć takiego chaosu informacyjnego. To znaczy, no, myśmy codziennie dostawali posty, które były automatycznie odrzucane i ludzie się czasem denerwowali, że ja tu próbuję coś wrzucić, a to nie wychodzi, dlaczego blokujecie moje posty. No i wtedy cierpliwie to dlatego, żeby właśnie uniknąć takiego chaosu informacyjnego, jaki panuje na innych grupach. My zajmujemy się noclegami, nie zajmujemy się szukaniem i materacy, nie zajmujemy się zbiórkami jedzenia, tylko i wyłącznie nocleg i my informujemy o tym, co się dzieje, a jeżeli chcecie bardzo coś powiedzieć, to zapraszamy do komentarzy. No i tak się udało jakoś utrzymać porządek. Jak wspomniałaś o tych toaletach, to pomyślałam sobie, że to był taki niezły wrzut, który po prostu, wiesz, jakby był utrudniaczem życia. Czy były takie rzeczy, które gdzieś tam można powiedzieć, że były takimi pagórkami, na które niestety musieliście się wspiąć, albo, no mówiąc wprost, już takimi kłodami, których po prostu, nie wiem, spodziewaliście się, albo nie? Myśmy się obawiali kwestii związanych z RODO, dlatego się wcieliliśmy w Fundację Ocalenie. To myślę, że była dla nas taka. No, taki temat, z którym należało się zająć i po prostu sformalizować się jako program Fundacji Ocalenie, żeby się podjąć pod ich politykę prywatności i żeby móc zarządzać tymi bazami danych w jak najbezpieczniejszy sposób. Mieliśmy kłopoty sprzętowe. Znaczy, na początku to było wyzwanie, że dzwoniliśmy do gospodarzy i gospodyń z prywatnych telefonów i szybko nasze prywatne numery przestały być naszymi prywatnymi numerami. Ale myśmy momentalnie wtedy dostali kupę sprzętu. Od po prostu ludzi dobrej woli, którzy przekazali nam 20 telefonów i zaczęliśmy potem dzwonić z nich. Potem się okazało, że z jakiegoś powodu nie są skonfigurowane, choć miały być na dzwonienie na numery z Ukrainy, więc potem się pojawiły. Ale to są jakby. No, takie mikroprzeszkody, na które natrafiliśmy, to się wszystko działo tak szybko, że wydaje mi się, że jak na tempo pracy, no to naprawdę te wyzwania jakoś nie urosły do właśnie jakichś gór, które należałoby przekraczać mórz, oceanów, problemów, tylko jakoś tak codziennie szybko udawało nam się reagować na te doraźne potrzeby oznakowania przestrzeni, zgromadzenia sprzętu. Dosyć szybko ogarnęliśmy też biuro, żeby nie pracować z domów, tylko żeby stworzyć trochę bardziej higieniczne środowisko pracy też dla tego zdalnego zespołu. Biuro też dostaliśmy za darmo od Witka Zatońskiego. No jakby strasznie dużo ludzi nas wsparło. Byliśmy karmieni przez całą masę różnych knajp też za darmo. Naprawdę był to taki niesamowity zbiorczy zryw ludzki. Jak się czujesz teraz po tym wszystkim? No trochę jak taki kurczak, któremu odcięto głowę, ale jeszcze biega po podwórku. Yy, no jechać. Jechać. A taki kurczak się wykrwawia, wiesz o No tym. właśnie i, i się odbija od lewej do prawej i nie wie, co ze sobą zrobić. No trochę tak, ale miałam jakiś taki kryzysowy zeszły tydzień, ale mam dużo nowych pomysłów, więc... Zobaczymy, co dalej. Jakoś tak nie wydaje mi się, że to jest koniec moich działań, ale też myślę, że naszych działań, bo wiem, że dużo osób z naszej grupy jest jakby zmobilizowanych do tego, żeby też wejść w kolejny projekt albo żeby zrobić zasoby 2.0, jeżeli ten napływ ludzi znowu wzrośnie. Ale do tego konieczny jest odpoczynek, który teraz sobie dajemy. Ta przerwa świąteczna też jest po to. I myślę, że gospodarze też tego potrzebują bardzo. Widziałem taki nagłówek właśnie w internecie, że zakwaterowali ponad tam 5 tysięcy osób. No, słuchaj, jak patrzysz na taki nagłówek, to myślisz sobie, no nie, po prostu, wow, jakoś dociera to do ciebie, czujesz to, jakkolwiek? Podliczyliśmy to wczoraj, to jest liczba. 5530 z takim marginesem błędu, 100 w lewo, 100 w prawo. No więc to jest takie około 5,5 tysiąca osób. To jest dużo i mało. W sensie jak patrzę na tą liczbę, to się że to jest niewiarygodne w kontekście tego, że myśmy to zrobili w miesiąc. A jak myślę o skali problemu, no to to jest kropla w morzu potrzeb. W Warszawie jest ponad 300 tysięcy osób. Nam się udało pomóc 5,5. Co się wydarzyło z ponad 300 tysiącami osób, które tutaj jeszcze w Warszawie są? No, wiadomo, że my nie jesteśmy wzorcem metra, nie jesteśmy jedyną organizacją, która pomagała i która pomaga znaleźć jest jakby program miejski, tylko on nie zakwaterował jakichś szalonych liczb. Są te duże hale noclegowe, gdzie jest kilka, kilkanaście tysięcy osób, no ale wciąż my mówimy o 3, ponad 300 tysiącach. To jest niewiarygodna liczba. Więc to wszystko zależy trochę od skali, w jakiej się usytuujemy. Jeżeli chodzi o skalę takiego oddolnego, obywatelskiego działania, to rzeczywiście no, no jestem jakaś taka dumna bardzo. I myślę, że wszyscy w zasobach są dumni z tego, co udało nam się stworzyć. I jakoś mam takie poczucie, że to się wszystko wydarzyło bezpiecznie i z jakąś taką empatią wzajemną, z jakimś takim zaopiekowaniem też. Zadbaniem o siebie w tym wszystkim, a też o tych gospodarzy i też o te osoby z Ukrainy, że jakoś tak dużo w tym było ciepła i to jest jakiś taki nasz największy sukces, że nawet nie te liczby, tylko po prostu jakaś taka jakość, taka społeczna jakość, która się wytworzyła. Że trochę wszyscy byli tacy zdziwieni, że w ogóle Polacy tak potrafią. Przecież my jesteśmy jakimś narodem zakapiorów, który zamyka drzwi przed obcym. Co zresztą jest prawdą wciąż, że jakby to, co się dzieje na tej granicy z Białorusią, no to jest jakiś dramat kompletny. To, co się działo w związku z kryzysem w Syrii, no to to woła pomstę do nieba. No przecież myśmy wtedy przyjęli kilkadziesiąt osób i to nie systemowo, tylko z przypadku. Gdzieś te jakieś takie dotychczasowe nasze doświadczenia z przyjmowaniem uchodźców i nie wskazywały na to, że taki zryw będzie możliwy, a był. No i to jest absolutnie wspaniałe pomyślałam sobie, znowu przyszły mi do głowy te blasty, bo naprawdę te dziesiątki komentarzy, które się pojawiały w późnych godzinach wieczornych i nocnych, to było naprawdę coś, co sprawiało, że czułam się, wiesz, wzruszona jakby pośród tej całej, nie wiem, złości, irytacji, wkurzenia na sytuację i tak dalej. To było coś takiego, co dawało mi tak trochę nadziei. No tak, myśmy też bardzo dbali o to, żeby ta komunikacja była prowadzona z dużą cierpliwością i dużą otwartością. Tak już ludzie mogą mieć pytania, które innym się wydają głupie. Albo problemy, które ludziom się wydają trywialne. Pod tytułem, czy ja mam kogoś położyć na karimacie, czy na materacu. Czy jak nie mam świeżej pościeli, mam tylko poduszkę bez poszewki. To czy to jest okej, okay, nie? No tak, to jest totalnie okej, okay, bo ktoś może spać na poduszce bez poszewki, a ktoś może spać na dworcu, więc jakby wybór jest jasny. Ale że z dużą taką czułością staraliśmy się podchodzić do tych wszystkich pytań i rodzących się problemów. I też w związku z tym dostawaliśmy tą zwrotną informację, która była strasznie ciepła i pozytywna, więc myśmy też no, mieliśmy tyle momentów wzruszenia i poruszenia. To było dosyć ekstra, muszę powiedzieć. W sensie to była największa gratyfikacja za tę pracę. Zdjęcia, które dostawaliśmy, historie, które do nas przychodziły, to, że w ogóle ludzie się stawali rodzinami na stałe. No, moi teściowie mają nowego syna, no, 17-letniego, który już zamieszkał z nimi na stałe. U moich rodziców też mieszkała Ania z Jarkiem, którzy teraz już mają swoje mieszkanie, pracę. Dzieciak chodzi do szkoły na Żali Bożu, ale wszyscy spędzamy razem święta. I to jest jakby przykład tylko z mojego podwórka. A takich rodzin stworzyło się bardzo, bardzo wiele. To trochę może niweluje jakieś wątpliwości związane ze skalą. No, jak się uda stworzyć choćby taką jedną patchworkową ukraińsko-polską rodzinę, no to, no to to już jest coś wielkiego, nie? Zdradzisz jeszcze jakieś momenty, które cię poruszyły? O Boże. No, mieliśmy chostkę, która przyjęła 62 osoby miała duże mieszkanie tam na osiem osób, ale po prostu przyjmowała ludzi rotacyjnie i była zupełnie niesamowita pani Beata. I w ogóle było kilka takich hostów i hostek, którzy przyjmowali kilkanaście, kilkadziesiąt osób. Był Kuba, który zmienił siłownię w y, taką małą noclegownię na kilkanaście osób, ale taką na wypasie, gdzie było po prostu czysto łóżka świeże, świeże pościel. Przychodzili wolontariusze odebrać te osoby na dworzec. I w ogóle, kiedy tam dzwoniliśmy i pytaliśmy, czy jest miejscem witające, tak dawaj, w ogóle nie ma problemu. Dzwoniliśmy o północy, oni przyjmowali osoby. To było niesamowite zupełnie. Były osoby, które same z siebie przyjeżdżały na dworzec, żeby kogoś zabrać. I w ogóle i siedziały na tym dworcu cztery godziny i czekały, aż będzie ktoś, kogo mogą przyjąć. I w ogóle jakby nie, nie zająknęły się nawet. Dużo było takiej dobrej woli. Ogrom właściwie. To, to przerosło nasze najśmieszniejsze oczekiwania. Ja byłam na przykład też na jednej zmianie transportowej i zawiozłam rodzinkę do Zalesia, do takiego rodzinnego domu, gdzie po prostu były dzieci, pies i obiad się gotował na kuchence, i wszystkie dzieciaki się przywitały z nowymi gośćmi w ogóle nie miały wątpliwości, że to jest to, co należy zrobić. Od razu wzięły chłopaka do zabawy pokazywać mu swoje zabawki. Pies wyszedł się przywitać. Wszyscy uśmiechnięci, otwarci, z obiadem gotowym. No, wzrusz, no, totalny wzrusz. To prawda. Pomyślałam sobie, że też tak mówiłaś o tej takiej wyrozumiałości i byciu takim ciepłym wobec osób, które przyjmowały, ale pomyślałam sobie też, że chyba musiało być od was coś takiego też na dworcu, skoro osoby, które was nie znały, zaufały was na tyle, żeby po prostu dać się poprowadzić w różne miejsca. Tak. Nie wiem, no, no super ludzie u nas byli w zespole. Same kochane osoby. Same kochane i kompetentne osoby. No, rzeczywiście jakieś takie grono bardzo ciepłych, dobrych dusz nam się udało zgromadzić. I myśmy jakiś taki bezwzględny spokój udało nam się w tym wszystkim zachować. Myślę, że też to jakoś biło od tego zespołu w terenie. Ale też kluczowa rola absolutnie ukraińsko- i rosyjskojęzycznych wolontariuszy, którzy po prostu tłumaczą, że my jesteśmy oddolną organizacją, że jesteśmy grubą obywateli, która się zrzeszyła i chce pomagać. To są ludzie dobrej woli, którzy otwierają drzwi dla osób z Ukrainy. Paradoksalnie wydaje mi się, że to może budzić nawet większe zaufanie niż pomoc instytucjonalna, że jest tym po prostu człowiek, no. że to nie jest autokar, który podjeżdża i zawozi do nadarzyna do Expo gdzieś pisz na łóżku polowym, tylko to są osoby, które przyjeżdżają. Po ciebie na dworzec i możesz uścisnąć im dłoń i chwilę z nimi porozmawiać, zanim do nich pojedziesz, zobaczyć, spojrzeć im w oczy i powiedzieć sobie: Okej, okay, dobra, ufam tej osobie. Ta osoba wygląda jak ktoś, kto mnie nie skrzywdzi. Raz mieliśmy tylko taką sytuację, że. Że osoby zawróciły, nie? bo nie, nie czuły się bezpiecznie w miejscu, do którego pojechaliśmy i nie chciały tam zostać. Ale w sytuacji, w której osoby z Ukrainy jadą z naszym kierowcą lub kierowczynią, bo jak mieliśmy dziewczyny, no to zazwyczaj dziewczyny wiozły dziewczyny, żeby dawać jednak takie poczucie bezpieczeństwa, że młodej matki z dzieckiem nie wiezie obcy mężczyzna do domu, w którym jest tylko gospodarz płci męskiej, tylko rzeczywiście też staraliśmy się trochę to płciowo też szarować. No to jakby w takiej perspektywie ideologicznej, i wydaje mi się gdzieś tam trudne do przełknięcia, no ale w takim bezpośrednim, doraźnym kontakcie, no to tak. Jeżeli jesteś kobietą samotną z małym dzieciątkiem, no to chcesz być zakwaterowana u drugiej kobiety i to ci daje duże poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli jesteś wieziony gdzieś przez pół godziny, no to masz szansę pogadać z tym kierowcą, który cię wiezie. Potem ten kierowca odprowadza cię do drzwi i przywita się w Twoim imieniu, z tym gospodarzem. Ty się możesz z nim przywitać, możesz zajrzeć do tego domu i dopiero wtedy, kiedy uznasz, że wszystko jest ok, my się żegnamy. A potem i tak mamy wszystkich w bazie, więc jakby co wiemy, gdzie kogoś ścignąć, nie? Nice. To, ale <laughs> co nigdy nie było potrzebne. Kumam. pamiętam jeden wywiad z tobą, taki pisany. Nie wiem, czy dobrze wrażenie jakoś do mnie przyszło, ale miałam poczucie, że no też mogę się mylić, wiadomo, że gdzieś wydawało mi się, że pojawiła się taka trochę irytacja na, na to, jak działa system. Czy rzeczywiście miałaś taki moment? Czy to było jakieś takie moje wrażenie z tego, z tej rozmowy? Słuszne wrażenie. Myślę, że system jest niewydolny i był niewydolny od samego początku. Oczywiście ciężko jest stworzyć wydolny system w obliczu kryzysu na skalę kompletnie bez precedensu. No, ale Poziom niekompetencji wojewody wody rzeczywiście no, wysoki. To, że właściciel Ptak Expo, gdzie w nadarzeniu są miejsca sogowe dla kilkunastu tysięcy osób, dostaje 95 zł za osobę za dzień, a polscy mieszkańcy Warszawy i okolic dostają 40 zł za dzień za pomoc osobie z Ukrainy, jeżeli kogoś przyjmą po swój dach. No ta proporcja jest absurdalna. No, ja rozumiem, że potrzebne jest też dofinansowanie dla kogoś, kogo biznes polega na tym, że wynajmuje wielkie hale na eventy i też musi utrzymać to miejsce, więc jemu wsparcie finansowe też jest potrzebne. Ale ta proporcja tego, jakie wsparcie dostają osoby z Ukrainy, jakie wsparcie dostają osoby, które przyjmują kogoś pod swój dach, a jakie wsparcie dostają instytucje, to woła o pomstę do nieba. I jakby nie, nie miejmy złudzeń, to. Co się dzieje, ten zryw to jest zryw obywatelski, a nie zryw państwowo-rządowy. No, ale myślę, że to wszyscy widzą i czują. Czy to był jakiś taki jeden z powodów, dla których uznaliście, że potrzebny będzie raport? Bo ucieszyłam się, że będzie raport, bo macie strasznie dużo doświadczeń i chciałam zapytać o powody tego raportu. Raport jest kolejnym etapem porządkowania, kwantyfikowania i takiego podsumowywania działań. Jest on ważny dla nas, żebyśmy my, my mogli zobaczyć, co się stało, i się do tego trochę zdystansować, spojrzeć na to z innej perspektywy, zobaczyć: A, okej, okay, dobra, udało nam się zrobić to i to. Super. Głównym odbiorcą tego raportu jednak są inne NGOsy i instytucje samorządowe, które chcą realizować pomoc na podobnych zasadach, lub wyciągać wnioski z tego, jak tworzyć pomoc taką oddolną, doraźną. Więc to będzie podsumowanie tego, co udało nam się stworzyć z takimi mikrorekomendacjami. Dla innych organizacji po prostu. Jeśli cię o to zapytam, to nie będzie jakiś super spoiler, bo pewnie ten podcast się ukaże jakoś równolegle z tym raportem, albo nawet po, więc chciałam się zapytać, czy są jakieś takie wnioski, które ci przychodzą do głowy po jakby tej części analizy, którą zrobiliście do tej pory, może coś zostało z tobą, szczególnie. Wszyscy byliśmy, są dwie rzeczy, które są paradoksalnie wydawałoby się przeciwstawne, a tu u nas dobrze ze sobą zagrały. Czyli taki aspekt ludzki i technologia. Czyli ta aplikacja, na której pracowaliśmy, to było niewiarygodne narzędzie, które absolutnie nam wszystko przyspieszyło, uporządkowało, pozwalało wiele rzeczy zrozumieć, spojrzeć na nie właśnie z dystansu, po prostu prowadzić też jakąś czytelną dokumentację naszych działań i porządkować informacje o osobach, które mamy w bazie. Więc z jednej strony ta technologia, ale z drugiej strony to. Że mimo tej aplikacji myśmy byli w bezpośrednim ludzkim kontakcie ze wszystkimi, ze wszystkimi i z Ukraińcami i Ukraińkami, i z gospodarzami i gospodyniami. I ten element w sytuacji kryzysu, bardzo szybkiego działania, gdzie nie mamy dużo czasu na to, żeby wzbudzić zaufanie i poczucie bezpieczeństwa, włączanie ludzi w komunikację, informowanie na bieżąco o tym, co się dzieje, także wewnętrznie, żeby właśnie było takie poczucie wspólnoty, że my wszyscy pracujemy na to razem, to mi się wydaje, że ten aspekt ludzki niesamowitego zespołu, który mamy i tego, że ten zespół był stale w kontakcie z tym zespołem w takim szerszym rozumieniu czyli z, z gospodyniami i gospodarzami plus ta apka to są dwa filary tego dlaczego to się tak y, dobrze udało. To brzmi jakbyście po prostu kurczę udowodnili, że się da, nie, że to może zadziałać, ja, że trochę to... tak jest. No, w sensie Super. Da się da <laughs> naprawdę się da. da. <laughs> nie no bardzo <laughs> się cieszę, wiesz. To naprawdę jest e, takie duże pocieszenie. Czy coś nie wiem się zmieniło w Tobie przez ten miesiąc, czy coś z tobą zostanie po tym miesiącu? Tak, dla mnie to był w ogóle jeden z ważniejszych miesięcy w moim życiu. I myślę, że dla wielu y, osób y, to było takie doświadczenie form formujące, for formacyjne, formatywne. Czy znaczy poczucie, że, że można przetrwać kryzys działając, będąc sprawczym, żebycie sprawczym? Jest ogromnie wartościową odpowiedzią na lęk, na niepokój, na poczucie niesprawiedliwości. Takie stworzenie małego skrawka porządku i dobroci w okropnym świecie przez bycie aktywnym społecznie, że to jest ogromna wartość, którą niektórzy odczuli po raz pierwszy i myślę, że, że to bardzo z nimi zostanie. Myślę, że dla wielu gospodarzy i gospodyń to to doświadczenie Pokazuje, że w ogóle jakby relacje z ludźmi w kontekście mieszkania domu mogą wyglądać inaczej, że dom nie musi być miejscem aż tak bardzo zamkniętym, że to może być miejsce bezpieczeństwa, a niekoniecznie izolacji. A dla mnie to jest jeszcze w ogóle inne doświadczenie, że ja robiłam bardzo dużo różnych rzeczy w życiu i ta. Praca y, NGO-sowa zawsze była gdzieś ze mną w dorosłym życiu, ale nigdy nie wysuwała się na, na pierwsze miejsce. A to, to mnie jakoś utwierdziło w przekonaniu, że, no, no, że to jest trochę takie moje powołanie, że rzeczywiście te zasoby to, oprócz tego, że miałam ogromną satysfakcję z. Zniesienia pomocy, no to miałam też taką osobistą swoją satysfakcję z tego, że rzeczywiście udało się nam stworzyć coś uporządkowanego, udało się tym zarządzić, udało się skoordynować tam wspólnie cały ten ogromny zespół, bo to było ponad 100 osób, i że to działa, i że jakoś tak poczułam, że jestem właściwą osobą we właściwym miejscu i że chciałabym w to dalej iść. Więc dla mnie to super cenne doświadczenie. Myślisz, że po tym czasie jakoś NGOs, po tym jak pokazały, jak potrafią niesamowicie. Dynamicznie i adekwatnie zareagować. Czy myślisz, że jakoś będą spotykać się z, takim, z taką większą, nie wiem, sympatią, docenieniem, że coś jakoś w takim społecznym postrzeganiu NGO-sów się zmieni. Że one się wysuną jakoś, wiesz, wyżej w hierarchii w ogóle tego, co ma być w kraju. A nie były już wysoko. Mi się wydaje, że w Polsce ten trzeci sektor to jest naprawdę taki. No my mamy gigantyczną ilość fundacji i stowarzyszeń i oddalnych inicjatyw w Polsce. To naprawdę jest ogromna podstawa wszelkiego dobra i takiej właśnie sprawnej działalności, która się dzieje w kraju. Mam wrażenie, że powinno być odwrotnie. To znaczy, mniej powinno być na barkach obywateli, działaczy i działaczy społecznych. A tego jest strasznie, strasznie dużo i myślę, że obywatele to czują. Myślę, że czują, ile wsparcia dostają od trzeciego sektora w kontekście... Niewielkiej ilości wsparcia, które dostają od rządu. Mówię tu na przykład o zdrowiu psychicznym, o edukacji, edukacji seksualnej, o prawach człowieka. No przecież te wszystkie kwestie to, to jest dźwigane przez trzeci sektor od lat. Od lat. I myślę, że osoby, które potrzebują danego wsparcia, to, 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 to czują bardzo. Czyli mamy jedno państwo i alternatywne państwo NGO-sowe. Trochę tak, trochę tak. No. Gdyby było więcej osób z NGO-sów w polityce, moim zdaniem, naprawdę Polska byłaby lepszym miejscem. O, matko, trochę sobie możemy teraz pomarzyć. Ale nikt przy zdrowych zmysłach nie chce się pchać do Polski. Nie, no dobra, żartuję. Ale no tak, myślę, że więcej społeczniar i społeczników w polityce dobrze by polityce zrobiła. Kurczę, czy jest jakaś taka. Wiesz, na, na ten moment jakaś taka super istotna rzecz, którą byś chciała przekazać ludziom, nie wiem, to może być rada, może być podsumowanie, może być, nie wiem, jakaś myśl, która jest z tobą, po prostu być może jest jeszcze coś istotnego, co pominęłam tutaj twoim zdaniem w tej rozmowie. Ja po prostu bardzo wszystkim dziękuję, bo bez tych kilkudziesięciu tysięcy osób, no to nic byśmy nie zdziałali. Ja tylko mogę dziękować. <laughs> Zresztą robimy stale, wszystkim dziękujemy, no bo jest za co, no naprawdę. To niesamowity obywatelski wysiłek. I myślę, że fajnie jest wyjść ze strefy swojego komfortu raz na jakiś czas i na przykład pomagać trochę dłużej do trochę późniejszych godzin nocnych albo otworzyć swoje drzwi przed kimś obcym. Bo nawet jeżeli to doświadczenie jest trudne, no to bardzo pokazuje nam, gdzie są granice też nasze własne, naszego zdrowia psychicznego, naszego komfortu, ale myślę, że pozwalają nam przewartościować różne rzeczy i gdzieś usytuować nasze własne problemy, gdzieś indziej trochę na skali tego, co jest naprawdę ważne. Polecam wyjść ze strefy komfortu raz na jakiś czas. Raport, o którym wspomniała Zofia, jest już dostępny do przeczytania. Jeśli jesteście w grupie zasoby, to prawdopodobnie wyświetli Wam się jako jeden z ostatnich postów. Wiele pracy już za nami, ale jeśli macie w sobie jeszcze trochę zasobów na udzielenie wsparcia, organizacje pomagające osobom z Ukrainy komunikują między innymi w mediach społecznościowych, jakiej pomocy dokładnie potrzebują. Być może dacie radę jeszcze jakoś się je wspomóc. Zachęcam was też do tego, żeby gdzieś zachować ten odcinek, posłać go dalej, ocenić, udostępnić, skomentować, zasubskrybować. W skrócie cokolwiek, co może nam pomóc dotrzeć z ważnymi dla nas tematami do kolejnych osób. Wiecie, zmiana dzieje się krok po kroku, tak po trochu. Jeśli macie jakąś sprawę, możecie napisać do mnie na Instagramie lub Facebooku, ale też na Discordzie. Link do naszego discordowego kanału wrzuciłam w bio na Instagramie. To na koniec życzę Wam jeszcze wszystkiego, wszystkiego, po prostu wszystkiego, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.